Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na odcinek cyklu Zadanie z kapelusza, poziom rozszerzony. Jeżeli myślałeś, że matematyki można się uczyć i niekoniecznie się dobrze bawić, to jesteś w błędzie, ponieważ ja teraz biorę sobie mój tajemniczy kapelusik i losuję dział, z którego będziemy rozwiązywać zadanie w tym odcinku. Otóż karteczka i na karteczce mam napisane, jaki to będzie dział ciekawy. Prawdopodobieństwo. Zapraszam bardzo gorąco do dzieła. Kamil bawi się klockami Lego. W zamkniętych dwóch pudełkach znajdują się klocki niebieskie, czarne i czerwone. Kamil z zamkniętymi oczami losuje najpierw pudełko, po czym losuje najpierw jeden klocek z wybranego pudełka, wrzuca z powrotem klocek do tego samego pudełka i losuje jeszcze raz klocek z tego pudełka. Prawdopodobieństwo wybrania klocka czerwonego z pierwszego pudełka wynosi 0,4, zaś z drugiego pudełka 0,3. Szansa na wybór drugiego pudełka jest dwukrotnie większa niż szansa na wybranie pierwszego pudełka. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że Kamil podczas losowania wybierze oba klocki innego koloru niż czerwony? Tutaj w tym zadaniu oczywiście klasyczne zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, ale przeraża ilość informacji i przeraża to, jak długi tekst to jest, prawda? To nas może przerażać. Ja tutaj oczywiście chciałam to zobrazować. Czyli po pierwsze, są sobie dwa pudełka, one są oczywiście szczelnie zamknięte, żeby była sytuacja wyboru losowego. I w tych pudełkach są klocki niebieskie, czarne, czerwone. Tak samo tutaj, niebieskie, czarne, czerwone. I teraz wiemy z treści zadania, że 0,4 to jest prawdopodobieństwo wybrania klocka czerwonego z pierwszego pudełka przez Kamila, zaś 0,3 to jest prawdopodobieństwo wybrania klocka czerwonego z drugiego pudełka przez Kamila. Ja mam policzyć prawdopodobieństwo tego, że Kamil wybierze oba klocki innego koloru niż czerwony, ale uwaga, zgodnie z treścią tego zadania. Tutaj w zadaniu jeszcze jest podana bardzo ważna informacja, że szansa na wybór, bo wiesz, zadanie zaczynamy od tego, że najpierw Kamil musi wybrać sobie pudełko. Czy pierwsze pudełko, czy drugie. Czy z pierwszego będzie losował ten klocek, czy z drugiego. I jest napisane w treści bardzo ważna informacja, że szansa na wybór drugiego pudełka jest dwukrotnie większa niż szansa na wybranie pierwszego pudełka. Czyli to oznacza, że jeżeli... Niech tutaj oznaczmy sobie, że ta szansa na wybranie tego drugiego pudełka to będzie 2P. No niech będzie 2P, to będzie ta szansa, napiszemy sobie, szansa na drugie pudełko. To P to będzie szansa na pierwsze pudełko. Czyli szansa na wybranie drugiego pudełka jest dwukrotnie większa. Czyli dlatego napisałam jakieś 2P, a szansa na pierwsze pudełko to jest P. I wiemy o tym, że on nie ma innego wyboru, albo wybierze pierwsze, albo drugie. Czyli musimy ułożyć równanie, że 2P dodać P to się równa 1, prawda? No bo albo wybierze jedno pudełko, albo drugie, nie ma innego wyboru. Czyli 3P to się równa 1, podzielę przez 3, czyli P to jest 1/3. Czyli szansa na wybranie pierwszego pudełka to jest 1/3, a na drugiego 2/3. Wiesz, może bez tego sobie byś w stanie był poradzić, super wtedy, i możesz od razu to zapisać. Ja takie zadania, gdzie są takie nietypowe z rachunku prawdopodobieństwa, gdzie coś się dzieje, później coś się dzieje, lubię przedstawiać przy użyciu drzewka. Dlatego też najpierw startujemy z drzewkiem tutaj i tak. Kamil co na początek ma zrobić? On nie losuje klocka. On na razie wybiera pudełko. Czyli albo wybierze pierwsze pudełko, albo wybierze drugie pudełko. Na pierwsze pudełko ma szansę 1/3, to nasze P, co nam wyszło. Na drugie pudełko ma szansę 2/3. To jest to nasze właśnie ta szansa. Tu P, tu 2P, przy oczywiście tak wyliczonym P. Dobra. No to załóżmy, że wybrał pierwsze pudełko. Co się dzieje dalej? Jak już wybrał pudełko, to on zgodnie z treścią zadania tak losuje klocek. I teraz nas interesuje to, że ma być klocek inny niż czerwony. Nieważne, czy niebieski, czy czarny. Inny niż czerwony, ale my musimy zobrazować, jaki nam się może trafić. Może nam się trafić czerwony albo inny niż czerwony. Zresztą mam podane, że prawdopodobieństwo wybrania klocka akurat czerwonego to jest 0,4 z tego pierwszego pudełka. Czyli inny klocek, no to będzie 0,6 i dopełniamy do jedynki, prawda? Tak jak to zawsze w drzewku bywa. No dobra, co się później dzieje? Kamil wrzuca z powrotem ten klocek i jeszcze raz losuje klocek i znowu może mu się trafić
albo czerwony, albo inny. No tak samo w tej sytuacji, albo czerwony, albo inny. I tutaj szansa się nam nie zmieniła. 0406, 0406, ponieważ ja wrzucam ten klocek z powrotem, więc szansa jest taka sama. No dobrze, zobaczmy, co by się stało, gdyby on jednak wlosował drugie pudełko. No to też może wlosować klocek czerwony albo inny. Szansa na czerwony jest tutaj 0,3, a na inny jest 0,7. No dobra, wrzucam klocek z powrotem, no i znowu, albo mi się trafi czerwony, albo inny. Albo w tej sytuacji czerwony, albo inny. Szansa na czerwony się nie zmienia, to jest tutaj 0,3, tak? A na inny 0,7. No może dopiszę też tak, żeby było, żeby się wszystko zgadzało, chociaż to i tak jest nasz zapis, ale żeby było wszystko wiadoma sprawa. I znowu na inny mamy szansę 0,7, a na czerwony 0,3, prawda? To wszystko dlatego jest tak samo tutaj na tym kolejnym poziomie drzewka, że ja wrzuciłam z powrotem krocek, czyli mam sytuację ze zwracaniem, prawda? Dobra. No to teraz tak, mam napisane zdarzenie. Kamil wybierze oba klocki innego koloru. Czyli mają być dwa klocki inne niż czerwony. Czyli mam sytuację inny, inny tutaj i mam sytuację inny, inny tutaj. No i teraz ja muszę tylko policzyć to prawdopodobieństwo, tak jak to się liczy prawdopodobieństwo przy użyciu drzewka. Czyli z góry na dół lecimy. Czyli tak, 1/3 razy 0,6 razy 0,6 dodać. Teraz lecimy znowu z góry na dół, 2/3 razy 0,7 razy 0,7. No i będziemy sobie to liczyć. Może zaczniemy od tego, że policzymy te ułamki dziesiętne, pomnożymy, to będziemy mieć 0,36 dodać, a tu będziemy mieć 0,49. No teraz w sumie by pasowało chyba w tym wypadku to pomnożyć, akurat tak się składa, że to się fajnie pomnoży, bo może nam się tutaj skrócić, czyli 1/3 z 0,36 to będzie 0,12 w tym wypadku. Natomiast no tutaj troszeczkę gorzej będzie, więc ja napiszę 2/3 razy 49, po prostu setnych zapiszę. No i teraz sobie skrócę jedynie dwójkę ze setką, a to też zapiszę w postaci oczywiście ułamka, jak widzimy, dziesiętnego, czyli 12 setnych, dodać będzie 49, no i tutaj będziemy mieć 150. Myślę, że warto byłoby jeszcze tutaj nam skrócić, przynajmniej przez 2 to będę miała 6, a tu będę miała 50 i wtedy będę miała 6,5, dodać 49, 150. No bo teraz wystarczy, że ja rozszerzę razy 3, razy 3, no już będę miała wspólny mianownik, prawda? Więc tak muszę i tak to dodać. Czyli będę miała 18, 150, dodać 49, 150. No i nasz wynik tutaj będziemy mieć 67, 150. Czyli tyle wynosi prawdopodobieństwo, że ten nasz Kamil wybierze oba klocki innego koloru niż czerwony w tym konkretnym zadaniu, które przygotowałam, w tym konkretnym doświadczeniu, w tych konkretnych ułożeniach klocków w pudełkach. Mam nadzieję, że zadanie wylosowane z tego oto kapelusza sprawi, że jeszcze chętniej będziesz uczył się matematyki, że stanie się ona dla Ciebie jeszcze bardziej jasna i zrozumiała. Zachęcam Cię serdecznie do tego, żeby korzystać z wszystkich filmów, które mam dostępne na moim kanale, a ponadto, gdyby było to dla Ciebie za mało, zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, gdzie możesz skorzystać z oferty moich kursów online. One są zarówno dla uczniów uczących się matematyki na poziomie podstawowym, jak i dla tych, co się uczą matematyki na poziomie rozszerzonym, również mam ofertę dla studentów. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie do nauki ze mną matematyki online.